dzień jak co dzień, powszedni chleb. Daj mi Panie Boże, daj mi przeżyć ten dzień. 4-4-2, czas na zupełnie nowy start. Wczoraj było wczoraj, liczy się dziś tu i teraz. Cześć! Kolejny dzień dla kląba, żeby się rozwinął, żeby skrzydła swe rozpostał. Włączam kompa, sprawdzam sigla, idę do kaplicy, by zaczerpnąć trochę życia. Dzisiaj się udało, wczoraj zawaliłem całkiem. Czas na nowy start, nowe życie, już nieważne są grzechy, bo te zostawiłem na spowiedź. Moje nowe życie, wyrzucone stare śmieci. Wierci dziurę to, że nie ogarniam. Łatwo przyzwyczaić się i ciągle się nie starać. Starczy mi tego, zamykam zwątpienie. W szafie na strychu, weź tam zostań i sieć. Ej! Dziękuję ci bardzo, że ty nie rezygnujesz ze mnie, bo chyba nie warto. Klękam na kolana, a ty koło mnie klękasz. Bóg bliższy niż ja sam, moja nadzieja. Ej! Dziękuję ci bardzo, że ty nie rezygnujesz ze mnie, bo chyba nie warto. Klękam na kolana, a ty koło mnie klękasz. Bóg bliższy niż ja sam, moja nadzieja. Rozmyślanie jest podstawową formą modlitwy, na którą spotykamy się w chórze. Wspólnie ją rozpoczynamy wezwaniem. Podczas tej modlitwy zazwyczaj czytamy Pismo Święte, rozważamy fragment Ewangelii z dnia lub czytania. Może to być też na przykład jakiś święty tekst, katechizm Kościoła katolickiego. Jak przeżywam? Jest to spotkanie z Panem Bogiem. Jest to, mogę powiedzieć, że taki najważniejszy czas w ciągu dnia. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, z Tobą przez życie lżej, nieść krzyża znój. Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem, tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim. Eucharystia, jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, jest to źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego. Wszystkie sakramenty zdążają właśnie do Eucharystii. Jest to szczyt i wypełnienie wszystkich sakramentów. Ja mam teraz właśnie to szczęście pełnić posługę diakonatu w Kościele, dlatego przeżywam to rzeczywiście w taki sposób szczególny, ponieważ przygotowuję się do kapłaństwa i nawet to miejsce, na którym teraz jestem, czyli ambona, jest miejscem, z którego mogę głosić Chrystusa, mogę głosić Jego Słowo. Rzeczywiście jest to czas dla mnie taki niesamowity i też doświadczenie szczególne głoszenia Słowa. Myślę, że jest ważne dlatego, że jest to szczególny moment w całej naszej formacji seminaryjnej, jak i w ogóle w formacji początkowej w życiu w ogóle chrześcijańskim, ponieważ spotykamy się tu z Bogiem, z Jego Słowem, we wspólnocie Kościoła i możemy słuchać Jego Słowa i nawracać się cały czas na nowo, codziennie. Już od początku dnia, ponieważ Eucharystię przeżywam na samym początku dnia, zaraz po modlitwach porannych, po jutrzni, po medytacji. Jutrznia jest to pierwsza modlitwa dnia, od której zaczynamy nasz dzień w zakonie i zaczyna się o 5:35. Staram się jakby na jutrznię spojrzeć jako takie pierwsze słowo, które Bóg ma dla mnie na ten dzień, który jest przede mną. No myślę, że dla mnie przynajmniej jest ważne, dlatego że no jeszcze z rana, kiedy mam taki czysty umysł, jeszcze nie zaprzątają mnie jakieś różne sprawy dnia codziennego, jeszcze tak mam ten moment, żeby być z Bogiem, nie? Tak, żeby z Nim zacząć ten dzień. Co ja
będę gadał, lepiej przyjdź, zobacz samemu. Co doświadczysz, będzie twoje, to jest bardzo ważny szczegół. Na brzegu możesz stać i oglądać okręty. Co z tego, kiedy z brzegu nic nie poznasz? Co więcej, przestoisz swoje życie, co po takim życiu szkoda czasu. Wyślę się w garść, żadnej chwili nie marnuj. To jest nasze spotkanie na salce rekreacyjnej, kiedy razem wspólnie pijemy kawę. To jest cały rytuał robienia kawy, później bycia ze sobą, rozmawiania. I to jest z jednej strony taki trudny czas, bo wszyscy są niewyspani, zazwyczaj się śpieszymy na wykłady. Teraz akurat, kiedy jest pandemia, to mamy trochę więcej czasu i jest spokojnie, bo zwykle to od razu biegliśmy do samochodu. Dla mnie jest bardzo ważne życie wspólnotowe, ponieważ wtedy, kiedy spotkam się z braćmi, doświadczam po raz pierwszy na początku dnia takiej interakcji. Mogę zobaczyć, jak bracia są nastawieni na ten dzień. Możemy się też podzielić jakimiś radościami czy smutkami, trochę zdystansować się do pewnych trudności, które na nas czekają, wspólnie się pośmiać. Dlatego od razu wzajemnie obdarowujemy się taką motywacją do tego dnia. Z moich obserwacji wynika, że wielu rzeczywiście braci docenia ten czas i szukamy siebie nawzajem. To nie jest na zasadzie, że to jest jakiś taki stały punkt dnia, obowiązek naszego poradnego spotkania przy kawie. Jednak to wynika moim zdaniem z takiego pragnienia bycia ze sobą, tworzenia tej wspólnoty razem. Dlatego uważam, że to jest wielki dar dla nas móc w taki sposób zaczynać dzień przez wspólny dialog. Powiedz co u ciebie, powiedz mi chociaż słów kilka. Siedzę przed ekranem, kwarantanna, zaraz wykład. Siedzę przed oczyma, bit, cisnę w klawisze. Dorabiam stopę werbel, zaraz Bartek ci to wyślę. Powiedz jak tam mija życie w klasztorze obok. Powiedz czy se radzisz, opowiedz o mnie Bogu. Ruszamy zaraz bitem, podziel się bracie swym życiem. Ja się już zamykam, na razie ode mnie to tyle. Się modlę, zaglądam do wnętrza. Bóg mój konstruktor i wzór, ja to twierdza. Into the wild, nie ruszając się z miejsca. Eksploracja duszy to głębia bezdenna. Bracia z krakowskiego przedmieścia, dzieląc życie z nimi, doświadczam szczęścia. Mając do wyboru ludzi i cały wszechświat, zostałbym tu przy tych samych sercach. Wciąż myślę, jak najlepiej służyć Panu. Zbieram doświadczenia w duchowym rozeznaniu. Studia pomagają mi w tym poszukiwaniu, choć wciąż brzmi tajemniczo. Bartosz Alun, życzę ci, by Pan obdarzył cię pokojem. Proszę o modlitwę, bez niej tonę. Moc w słabości, krzyż mym strojem. Pozdrawiam cię serdecznie, z Bogiem. Sytuacja, taka sytuacja, kwarantanna, pandemiczny stan. Wykłady online są to wykłady prowadzone w sposób normalny, jednak przez internet. Dlatego każdy z nas łączy się podczas wykładów z grupą, z wykładowcą i on stara się prowadzić tak jak normalnie wykład, przekazując tam swoją bogatą wiedzę. Wykłady online są bardzo takim trudnym czasem, wymagającym sporej dyscypliny, żeby skupienie cały czas było utkwione w jednym punkcie zdobywania właśnie tej wiedzy, która ma prowadzić przecież nas do jedności z Chrystusem i do rozwoju. Więc wykłady ogólnie stanowią tutaj sens naszego bycia tutaj, bo tutaj zdobywamy wiedzę, żeby później ze stopniem naukowym magister zostać kapłanami. Dlatego wykłady są tutaj fundamentalnym miejscem, gdzie my jako przyszli kapłani się rozwijamy.
jak zachowa młodzień swoją drogę w czystości. Przestrzegając słów Twoich, Panie, z całego serca swego szukam Ciebie. Nie daj mi odejść od Twoich przykazań. W sercu swoim zachowuję Twe słowa, ale nie zgrzeszyć przeciw Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie swoich ustaw. Opowiadam moimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich. Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia niż z wszelkiego bogactwa. Będę rozważał Twe postanowienia, rozmyślał o Twoich drogach. Będę się radował z Twoich ustaw i słów Twoich nie zapomnę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie swoich ustaw. Modlitwa w ciągu dnia, w naszym wypadku modlitwa południowa, jest to modlitwa, którą modlimy się w połowie dnia, żeby usłyszeć słowo, które kieruje do nas Bóg. Modlitwa południowa składa się z hymnu, trzech psalmów oraz czytania modlitwy końcowej. Po tej modlitwie następują nasze modlitwy kapucyńskie, podczas których z otwartymi rękami wzniesionymi do góry modlimy się za naszych braci i dobrodziejów. Dla mnie modlitwa południowa jest zatrzymaniem się w środku dnia, taką pauzą, kiedy mogę na nowo słuchać Słowa Bożego, kiedy mogę zatrzymać się i odłożyć wszystkie obowiązki po to, żeby być z Bogiem. Modlitwa w ciągu dnia jest ważna dlatego, że stanowi ona, jak pozostałe modlitwy, pewną nić, którą przewiązuje cały swój dzień, i mogę być tylko i wyłącznie z Bogiem i ze wspólnotą i słuchać tego, jakie słowo kieruje do mnie Bóg konkretnie tego dnia, konkretnie w połowie też tego dnia. Ja i co lego, znowu się nie chcę. Więzień ludzkich sądów, całkiem połamany, najpierw wysłucha wszystkich, dopiero powie, co go trafi. Wycofany i zamknięty, taka jest jego natura. Człowiek o kilku twarzach, dla siebie zachował twarz durnia. Wiele przerobione, choć i tak widzę, że w środku ciągle jest dziwo, ciągle jest takie monstrum. Przerażające, ja się żrę z nim cały czas. Gdyby nie ta wspólnota, to pewnie ciągle bym się żarł. Był kiedyś taki czas, kiedy zobaczyłem w sobie, że nie zgłębię sam siebie, że nie rozumiem siebie w ogóle. Z pomocą przyszedł Kościół, spowiedź, rozgrzeszenie, zaczęła się przygoda, zerwanie kajdan, biegłem już nie na oślep, miałem jeden cel, zgłębić swoje życie, zrozumieć, czym ono jest dziś, gdy to piszę. Pozostaje tajemnicą, jedno tylko wiem, że zmieniło się wszystko, najważniejsze to, że sam siebie nie zgłębię. Słucham swoich braci, dzięki wspólnocie wiem. Ja wiem, ja wiem, dokąd wiecie droga, dobrze widzę swój cel. Gdzie sens, ja wiem, żeby się nawracać, żeby w głąb siebie zejść. Ja wiem, dokąd wiecie droga, dobrze widzę swój cel. Gdzie sens, ja wiem, żeby się nawracać, żeby w głąb siebie zejść. Obiad przede wszystkim jest posiłkiem, gdzie spotykają się wszyscy bracia. Po różnych wykładach, w seminarium, po pracach przed południem. I to jest taka okazja dla spotkania właśnie po całym dniu, po połowie dnia pracy. I mi się wydaje, że bardzo dużym plusem naszego stołu to jest to, że my nie mamy jakiejś zasady, gdzie konkretnie bracia siedzą. I także przy jednym stole mogę się spotkać z bratem po ślubach wieczystych, z kapłanem,
czy z takim samym studentem jak ja, zapytać, jak mija dzień, się dowiedzieć, coś opowiedzieć, także generalnie się spotkać. To oczywiście czasami mi się nie chce przychodzić na wspólny obiad, bo zmęczenie daje o sobie znać, albo niedospanie, ale generalnie bardzo lubię, bo nie mamy aż tak dużo okazji przez cały dzień, żeby się spotkać z braćmi, a nawet podczas takiego posiłku można budować relacje. Na przykład dzisiaj u ojca Darka pytałem, jakimi on samochodami jeździł przez całe życie i wyszła bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Tak, akurat jedzenie to chyba jedna z nielicznych przyjemności, co mi zostało w zakonie. I jak mawiał nasz magister postulatu, że lepiej dobrze zjeść, czym byle komu się podobać. A jakie drugie pytanie było? Co jest twoją ulubioną potrawą? Oczywiście z tradycyjnej polskiej kuchni najbardziej lubię rosół, szczególnie w niedzielę. Ale jak nie mamy rosołu w niedzielę, to nasz wspaniały rektor potrafi przygotować bardzo dobry rosół i poczęstować z miłością wszystkich braci. Cztery ściany zwane celą. Nie jestem niewolnikiem, bardziej chodzi o niebo. O to, że tutaj pan ma przestrzeń dla biedaka. Biedak przestrzeń nieba tu otwiera się, nawraca. Widzisz, tutaj się przemienia to, co przemienione nie jest. Choć czasem nie jest łatwo, przecież łatwo nie będzie. Mogę tutaj się zamknąć, zamienić niebo w piekło i w czeluściach czterech ścian wybudować sobie getto. Na pewno przede mną jeszcze walka do utraty krwi. Na pewno niejedno będę musiał znów porzucić, gdy nadejdzie ten moment. Zmaganie u podstaw, żeby wybrać Chrystusa, a zostawić swój obraz. Przygoda niełatwa, ale nigdzie nie jest łatwo. Różne stany i zmagania są przed nami, wiesz, warto przełamać siebie, być wiernym do końca. Moje cztery ściany, moje niebo, moja droga. Zostaję tu, moja droga, drogo. Na zawsze ty będziesz moją drogą, drogą. Zostaję tu i wieczorem będę siedział. Długopis i kartka, pismo święte, refleksja. Zostaję tu, moja droga, drogo. Na zawsze ty będziesz moją drogą, drogą. Zostaję tu i wieczorem będę siedział, długopis i kartka, pismo święte, refleksja. Popołudniami najczęściej mamy albo jakąś klasę, albo studium. Mamy też moment dla siebie, jakiś tak zwany kwadrans kapucyński. No, ogólnie czas na pracę i naukę. Myślę, że często jest to dość intensywny czas. Z jednej strony taka odskocznia od wykładów, ale czas, w którym też gdzieś spełniam swoje obowiązki takie domowe. Jakieś sprzątanie. No, po prostu robię rzeczy, na które nie mam czasu kiedy indziej. Myślę, że te popołudnia są ważne, ponieważ przede wszystkim uczą mnie, jak gospodarować swoim własnym czasem. Historia, która nie ma końca. Obiecuję Bóg życie wieczne tym, których wybrał, tak bardzo ukochał. Nowa droga, która wiedzie tam, tam gdzie już nie płynie czas, ta. Tam gdzie płynie piękna rzeka, u jej źródeł stoi Bóg sam. Ja tam idę pośród bólu, ja tam zmierzam, ta. Historia, która nie ma końca. Obiecuję Bóg życie wieczne tym, których wybrał, tak bardzo ukochał. Nowa droga, która wiedzie tam, tam gdzie już nie płynie czas, ta. Tam gdzie płynie piękna rzeka, u jej źródeł stoi Bóg sam. Ja tam idę pośród bólu, ja tam zmierzam. Historia, która nie ma końca. Historia, która nie ma końca. Duszpasterstwo w naszym życiu jest w sumie bardzo ważne, jako że jesteśmy wychowywani do bycia kapucynami, do bycia duszpasterzami w tym seminarium. A na poczekajce, a tutaj, gdzie się znajdujemy, właśnie w tym kościele, możemy stawiać nasze pierwsze kroki na drodze młodych duszpasterzy. Posługi duszpasterskie przeżywam dobrze.
lubię ten czas. Lubię ten czas, jest to czas oderwania się od nauki, od siedzenia w książkach, od uczenia się nieustannego, teraz od siedzenia przed komputerem, jako że mamy tą naukę online, więc lubię posługi duszpasterskie. Kojarzą mi się ze spotkaniem z drugim człowiekiem, spotkaniem z ludźmi, z jakimiś relacjami. Lubię. Powiedziałem na początku samym. No według mnie są ważne, jako że czas ten, który jest nam dany, czas seminarium, jest czasem przygotowania się naszego do święceń kapłańskich, a każdy prezbiter, jak dobrze wiemy, powinien być duszpasterzem, powinien prowadzić owieczki mu powierzone do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pytasz jak żyję, czy jeszcze się piję? Walczę na co dzień, wyrywam zły korzeń. Grzech jak zaraza, napada, przeraża. Stoję przed Bogiem, szatan mym wrogiem. Pytasz kim jestem? Odpowiem, że nikim. Nikim dla świata, nikim dla kata. Jestem zaś kim jestem w oczach Boga. Nie zniszczy mnie żadna opinia złowroga. Podnieś swą głowę, spójrz, on odpowie. Nie szukaj wciąż zemsty, Jezus uwalnia od klęski. W nim korzeń zapuszczę, owoc wypuszczę. Żyć będę dalej, tak szybko sobie nie odpuszczę. Wykorzeń, o Jezu, ze mnie nienawiść. Niech kamień spuszczeje, przeminie ta zawiść. Pozostać chcę w Tobie, na zawsze w mej głowie. Spojrzenie Twe leczy i znów coś mi podpowie. Taka sytuacja, taka sytuacja. Bywa taki czas, że można wyjść na przechadzkę raz w tygodniu właściwie, taki jest czas całego popołudnia, bo w zakonie jest ta przestrzeń, żeby realizować swoje zainteresowania, swoje pasje. Pan powołuje nas z różnych miejsc, z różnego kontekstu życiowego i cała ta historia naszego życia jest historią zbawienia i też te pasje, one też kontynuują się w zakonie. Wiele mam tych pasji, przed zakonem szczególnie gdzieś tak szukałem tego, co, w czym bym się odnajdywał. Myślę, że lubię uprawiać sporty. Tu, jak już można zauważyć, deskorolka to był ważny aspekt mojego życia, mojej pasji. Lubię grać w koszykówkę, chociaż tu w zakonie bracia przeważnie preferują piłkę nożną i to trochę obumiera ta koszykówka, ale czasami jest okazja. Interesuję się też astronomią w jakimś tam stopniu, oglądaniem nieba, takimi naukami ścisłymi, co też mnie gdzieś tam kręci. Lubię jeździć na rowerze, tak w ramach zdrowia, basen. To jest taka przestrzeń odpoczynku, przestrzeń zdystansowania się do swoich obowiązków, do tego, co się dzieje na co dzień. To też jest jakaś przestrzeń wyrażenia tego, co nosi się w sobie. Może jeżeli się ją uprawia w trakcie modlitw wspólnych, to może i może wykluczać, ale myślę, że zdrowa pasja i poświęcana odpowiednia ilość czasu na to, myślę, że współgra z modlitwą i że też tą pasją można się modlić. To tak jak już wspomniałem, piłka nożna, są bracia nawet, którzy grali zawodowo przed zakonem. Wielu braci śpiewa, wiele też jeździ na rowerach. Niektórzy zajmują się muzyką, tworzą. Ciepłym powiewem pośród zimnych westchnień.
ciągłym i postanawiam przestrzegać twoich przykazań, słuchać słowa całym sercem, by w Duchu Świętym były misją, celem. Szema Izrael, jestem Bogiem twoim Bogiem. Szema Izrael. Szpory są modlitwą wieczorną. Tak jak jutrzenia rozpoczyna dzień, tak nieszpory są modlitwą, którą możemy podziękować, włączyć się w modlitwę psalmami razem z całym Kościołem, by wyrazić wdzięczność i uwielbić w ten sposób Boga. W ciągu pędu całego dnia dla mnie nieszpory są takim też zatrzymaniem się, by spotkać się z Bogiem, by też otworzyć siebie na Boga, usłyszeć Jego Słowo, to, co chce powiedzieć, bo w ciągu dnia można to łatwo zatracić, łatwo gdzieś się rozminąć. A to jest taki moment, kiedy staję bezpośrednio przed Bogiem i On mówi. Są momentem, kiedy pozwalamy słuchać Boga, zatrzymać się, z czym jest często, ja przynajmniej mam taką trudność, i kiedy możemy usłyszeć o Jego miłości, którą do nas żywi i którą nas obdarza cały czas. Na nieszpory schodzimy się całą wspólnotą i tak jak tutaj widać, mamy chór podzielony na dwie, że tak powiem, dwa płuca, dwie strony, gdzie jedna strona czytając głosi drugiej i wtedy, gdy zamieniają się strony mówienia w czasie psalmów, wersami psalmów, to wtedy nawzajem sobie głosimy słowo, by też oprócz czytania bardziej się otwierać na słuchanie. Dla mnie bardziej jest to też i zmaganie, ale też nie mogę powiedzieć, że jest tylko trudna. Bywa trudna, bo mogłoby zdarzyć się dni, kiedy psalmy gdzieś do mnie nie docierają, czy czytania, ale też gdzieś ja sobie uświadamiam, że ta modlitwa jest modlitwą Kościoła, w którą ja się też włączam. To nie jest tylko modlitwa moja prywatna, ale właśnie też są takie dni, kiedy psalmy mówią dokładnie o moim stanie uczuć, emocji, o moim życiu. Wieczór kapucyna zaczyna się od kolacji. Gromadzimy się wspólnie przy jednym stole. Są modlitwy na rozpoczęcie posiłku. No i później cieszymy się sobą przy stole. Oczywiście pożywiamy się trochę, bo przed chwilą pożywialiśmy naszego ducha, a teraz pożywiamy ciało. No i podczas kolacji, no jak to w domu, no prowadzimy różne rozmowy, śmiejemy się, czasem jest cicho, różnie to jest. Czy lubię czas rekreacji i kolacji? Oczywiście, że tak. No bo wtedy jakby jestem z drugim człowiekiem, z moim bratem, mogę go bardziej poznać. Mogę właśnie cieszyć się jego obecnością. No i tak zacząłem odkrywać ten czas dopiero w sensie cieszenia się drugą osobą dopiero w zakonie. I no jest to wartościowy czas i dobrze go wykorzystać.
rekreacja. Jest to spotkanie braterskie, które odbywa się po kolacji. No i różne rzeczy tam robimy. W sensie chodzi o to, żeby po prostu być razem. Być razem i cieszyć się sobą. Można wtedy opowiadać, jak minął dzień, jakieś historie śmieszne przytaczać. No, jak w rodzinie. Co przeżyliśmy danego dnia, jakie mieliśmy trudności. Jakoś się podzielić właśnie z braćmi tym dniem. Albo też innymi spotkaniami. Albo swoją relacją z Bogiem. No bo to jest taki szerokie pojęcie rekreacji. I cieszę się, że jest coś takiego, bo no właśnie, że nie jestem sam, tylko jestem z braćmi, którzy pomagają mi iść dalej. Rekreacje w życiu brata kapucyna są charakterystyczne, znaczy są ważne dlatego, bo właśnie pokazują nasz charyzmat, czyli życie braterskie. W seminarium na rekreacjach, no na przykład, tak jak tutaj jesteśmy, gramy w bilard. Mamy różne gry planszowe, możemy rozmawiać przy jedzeniu, jemy i ty jemy. Rozmyślam, badam serce, bez tego moje wnętrze zionie tak bezsensem, że pustka rozkłada wszystkie chwile, które mogłyby być piękne, mogłyby dawać życie, kwitnie serce. Tak, kiedy przepełnione słowem 6.00 aktualizuję softem to, co już nie hula, bo wczoraj potargało system. Wgrywam to, co święte, to, co uratuje życie. Codzienna wędrówka, prześwietlanie słowem przemienia mnie od środka, mimo że jest tak mozolne, że łatwo zostawić to wszystko i odejść. To wiem, że jak odejdę, to i tak wrócę wieczorem, bo życie bez sensu, życie bez głębi zadaje ranę sercu, także wreszcie ono pęknie, wypłynie na powierzchnię, nie kształt nabryła, a ja już nie będę żył, będę tylko pływał. Kompleta, jak to samo słowo mówi, to jest z łaciny, no? Kompletorium, czyli to ostatnia modlitwa, po prostu po zachodzie słońca, gdzie bracia się modlą w chórze, po prostu po zachodzie słońca, żeby dziękować Panu Bogu za dzień i za wszystko, co minął podczas dnia. Dobre pytanie. Jak mi wydaje, że to Sokrates, który mówił o tym, że życie bez egzaminu nie jest warte życia w ogóle. Czyli człowiek musi zawsze tak na samym koniec egzaminować swoje życie, żeby zobaczyć, co się stało, czyli czy coś dobrego się stało, czy coś złego. Jeżeli coś dobrego się stało, dziękować Panu Bogu za to, ale jeżeli coś złego się stało, też popatrzeć taki po prostu w nasze serce, no, jak mam poprawić sobie, żeby następnie razem nie powtarzać. Kiedy, jak mówiłem wcześniej, to jest ważne najpierw, bo przed czasem do spania dziękować Panu Bogu za dzień, ale też to jest rachunek sumienia, to jest ważne dla nas, bo pomoże dużo, na przykład kiedy chodzimy do spowiedzi. I wydaje mi się to, bo możemy żyć codziennie i robić różne rzeczy, ale bez egzaminu, bez rachunku sumienia, myślę, że nasze życie chrześcijańskie nie będzie miało wartości.